Witamy wszystkich serdecznie na debacie Lokalna ekologia zakupy, w szczególności przedstawicieli lokalnych władz. Dyrekcji Nauczycieli Gimnazjum nr 8 w Kielcach, Dyrekcji Nauczycieli ZDC im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. Dyrektora Wojewódzkiego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska oraz innych zaproszonych gości. Nasze województwo ma się czym szczycić. W tej kategorii co druga papryka i blisko 85% polskiego czosnku przychodzi z naszego województwa. Gospodarka ekologiczna z naszego regionu produkuje około 20% krajowych warzyw ekologicznych. Podczas debaty będziemy się zastanawiać, co możemy zrobić, żeby nasze województwo było w czołówce najlepszych producentów ekologicznych upraw. Na wszystkie nurtujące nas pytania odpowiedzą nam pan Paweł Kowal, eurodeputowany prezes Partii Polska jest najważniejsza. Pan Mariusz Burchardt, dyrektor Państwowej Inspekcji Handlowej oraz pani Jolanta Lachowska ze Ośrodka Doradztwa Rolniczego. To możemy już zaczynać. Pewnie niewielu z zaproszonych tutaj gości wie, że nasz gość specjalny, pan Paweł Kowal, prowadzi program kulinarny na Ukrainie, w którym nie tylko gotują, ale również rozmawiają o polityce. Chciałbym zapytać pana, czym kieruje się pan podczas wyboru owoców i warzyw do swoich potraw? Ten program jest właściwie w pewnym sensie głównie o polityce, ale jego takim pretekstem jest oczywiście gotowanie. Przed każdym programem wizytujemy jakiś targ kijowski i dobieramy produkty. No i ja staram się w ogóle w gotowaniu używać produktów nieprzetworzonych, czyli na przykład, nie wiem na ile się interesujecie gotowaniem, ale uważam, że jeżeli ktoś zdrowo gotuje, to powinien sam przygotowywać wywary do zup, wszelkie podstawy do gotowania, a nie korzystać, mam nadzieję, że nie występuję teraz w jakiejś antyreklamie jakiejś firmy, z jakichś kostek, sztucznych dodatków, ulepszaczy, czyli sam kiedy gotuję i kiedy przy okazji rozmów o polityce też mówię trochę o kuchni, zwracam uwagę na to, żeby kupować prawdziwą cebulę, prawdziwą marchew, prawdziwą pietruszkę, nie używać różnych przetworzonych jarzyn jako przypraw. To jest taka moja podstawowa zasada. Dobrze, dziękujemy. Jak mówi sondaż, który przygotowaliśmy, aż 60% ankietowanych nie kupuje produktów ekologicznych, ponieważ są za drogie. Czy istnieje jakiś sposób na obniżenie cen tych produktów lub większego dofinansowania rolników uprawiających ekożywność? O zabranie głosu poprosimy panią Jolantę Lachowską. Jak najbardziej można uzyskać dofinansowanie do produkowanych produktów ekologicznych w gospodarstwach rolnych. Istnieje taki program, który nazywa się Program Rolno-Środowiskowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z możliwością kontynuacji później. Tutaj do 1 hektara uprawianych upraw ekologicznych możemy się ubiegać o dotację rzędu od 260 zł na 1 hektar do 1800 zł. Także jak najbardziej zachęcam wszystkich, którzy prowadzą gospodarstwa rolne, do ubiegania się o dopłaty z tytułu prowadzenia działalności ekologicznej. Jeśli chodzi o ceny produktów ekologicznych, można tutaj zmniejszyć tę cenę produktów ekologicznych poprzez zwiększenie częstotliwości sprzedaży z własnego gospodarstwa, czyli tak zwaną poprzez sprzedaż bezpośrednią. A czy często u pani w domu znajdują się produkty od lokalnych dostawców? Tak, jak najbardziej w miarę możliwości kupuję właśnie i warzywa ekologiczne, i jajka ekologiczne z gospodarstw, które w naszym powiecie jest to ponad 156 gospodarstw ekologicznych. Dziękujemy. Państwowa Inspekcja Handlowa zajmuje się kontrolą przedsiębiorców. Jak wygląda prowadzenie inspekcji i sprawdzenie gospodarstw, które zajmują się uprawą i sprzedażą ekoproduktów? Inspekcja Handlowa, no nie państwowa już, zajmuje się kontrolą sprzedaży w detalu.
My nie kontrolujemy gospodarstw, tak jak mówiłem, zajmujących się produkcją ekologiczną. Od tego jest inna wyspecjalizowana struktura i za chwileczkę o niej powiem. Jeśli chodzi o cały system nadzoru, systemem nadzoru zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I główną inspekcją, która nadzoruje gospodarstwa i jednocześnie jednostki certyfikujące, czyli takie, które oceniają, czy ta produkcja jest ekologiczna, jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Do niej należy kontrola producentów, gospodarstw i jednostek certyfikujących. Także to jest najważniejsze ogniwo w całym systemie. Inspekcja handlowa, którą ja kieruję, zajmuje się kontrolą przedsiębiorców, produktów, ale nie tylko żywnościowych. Żywność jest w jakimś zakresie, ale niewielkim przedmiotem naszego zainteresowania. Kontrolujemy to, co jest kupowane przez państwa już bezpośrednio w sklepach. Dlatego to jest istotne, momencik, dokończę. Dlatego to jest istotne, że badając tego typu produkty, również laboratoryjnie, możemy stwierdzić, czy ten produkt spełnia określone normy jakościowe, które zostały na przykład w certyfikacie określone. Więc jak wygląda taka kontrola sprzedawanych produktów? Nasi inspektorzy najpierw oceniają oznakowanie, o tym oznakowaniu za chwileczkę będę mówił, oznakowanie tego produktu, czy posiada wszystkie oznakowania zgodne z prawem. Następnie, czy produkt, producent posiadają certyfikaty, czyli badamy najpierw dokumenty formalne, ale również pobieramy próby do badań laboratoryjnych, czyli badamy, czy te produkty zostały, czy zawartość tych produktów jest zgodna z deklaracją producenta. Jeżeli wykrywamy nieprawidłowości, to wtedy kierujemy informacje do właśnie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która potem bada tego producenta. Również występują pewne inne nieprawidłowości, którymi zajmuje się bezpośrednio instytucja, którą kieruję, mianowicie zafałszowania, czyli oznaczania jako produkty bio czy eko produktów, które w ogóle nie mają żadnych certyfikatów, nie mają tak naprawdę żadnego prawa do używania tego typu sformułowań czy opisów produktu. No i tutaj tego typu produkty wycofujemy z rynku i nakładamy dość wysokie kary za tego typu zafałszowania. Nie wolno używać bez certyfikatów, bez tych znaczków, nie wolno używać żadnych sformułowań, które kojarzyłyby się w ogóle czy z ekologią, czy z taką produkcją ekologiczną w ogóle. To jest zakazane. Chciałabym jeszcze zapytać pana Kowala, czy ma pan jakiś pomysł na obniżenie cen produktów ekologicznych? Myślę, że jak zawsze dobrym pomysłem jest zwiększenie popytu, a zwiększenie popytu myślę, że wiąże się i nawet sam chciałem tutaj się włączyć do dyskusji. Też trochę wysyłam tweety o tym, co się dzieje, bo jest dużo ciekawych informacji. Chciałem się włączyć do dyskusji i chciałem ja panią zapytać, bo pani jest praktykiem, w jaki sposób można lepiej zorganizować i czy pani zdaniem jest dobrze zorganizowana? Ja słyszałem z różnych regionów, tam gdzie podróżuję, że jest źle zorganizowana, czy niewystarczająco zorganizowany skup tych produktów. Myślę, że gdyby ich było więcej na rynku, gdyby była większa dostępność w sklepach produktów ekologicznych, ich cena w naturalny sposób by spadała. Kiedy podróżuję po Polsce, najczęściej ludzie narzekają, że jest najtrudniej na tym etapie, kiedy ktoś już wyprodukuje, ale później włączyć się w jakąś sieć, w której może tymi produktami te produkty sprawnie sprzedawać i kiedy one mogą znaleźć się w sklepach blisko odbiorcy, w dużych, większych, ale też średnich miastach. Myślę, że to jest w tej chwili największa słabość tego systemu, ale może się mylę, może pani pomoże. Nasi producenci przede wszystkim, jak już powiedziałam, sprzedają ze swoich własnych gospodarstw. Bardzo często mieszkańcy Kielc przyjeżdżają do gospodarstw ekologicznych i bezpośrednio u nich kupują. Oprócz tego w Kielcach istnieje około 10 sklepów z żywnością ekologiczną, gdzie faktycznie wystawiane są produkty z naszych gospodarstw ekologicznych. Głównie są to jajka, warzywa i owoce ekologiczne. Oprócz tego istnieje również możliwość sprzedawania również i w naszym powiecie produktów ekologicznych. Jest firma
firma w Daleszyca, która skupuje owoce miękkie i zioła wyprodukowane metodami ekologicznymi, jak również są firmy spoza naszego województwa, które zarówno są zainteresowane skupem i owoców ekologicznych głównie i warzyw ekologicznych, ale i również upraw rolniczych. Dziękujemy. Tak jak pan Mariusz mówił, przygotował dla nas oznakowania. Czy można prosić o zabranie głosu? Bardzo proszę. Ja przygotowałem dla państwa kilka takich przykładowych oznaczeń różnych instytucji certyfikujących w różnych krajach. Czyli to są takie instytucje, które mogą przyznawać swój znaczek i nazwę swojego, czy certyfikat swojej firmy dla produktów, które są w określony sposób wyprodukowane, czy dla producentów również, bo to są różne certyfikaty, zarówno producentów, zarówno dla producentów, jak i dla produktów. I producenci, i produkty mogą być w określony sposób oznaczani. I są przykładowe, proszę, na przykład pierwsza to jest szwajcarska, druga to jest stosowana w Wielkiej Brytanii, niżej to jest francuska instytucja certyfikująca, jeszcze niżej grecka, tu niemiecka, z którą dość często będą mieli państwo możliwość spotkania, ze względu na to, że również polscy producenci w tej jednostce certyfikują swoje produkty, a także sieci niemieckie obecne na naszym rynku, nie tylko takie żywnościowe, ale zajmujące się sprzedażą również towarów żywnościowych, na przykład Rossmann wprowadza tego typu produkty certyfikowane na rynek polski. Czyli ten bioduże to jest certyfikat niemiecki, dalej to jest certyfikat szwedzki i taki certyfikat na końcu międzynarodowy, który określa standardy obowiązujące w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Niżej jeszcze dwa takie przykładowe certyfikaty polskie, Ekolandu i takiego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. To są też struktury, które zajmują się certyfikacją już w Polsce, nasze polskie. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej i możemy certyfikować nasze produkty w różnych krajach czy w różnych instytucjach certyfikujących, niekoniecznie znajdujących się na terenie naszego kraju. Jak rozpoznać żywność ekologiczną? Tu macie państwo przed sobą znaczek żywności ekologicznej obowiązujący w Unii Europejskiej od 2010 roku, czyli obecnie, i żywność ekologiczna właśnie tym znaczkiem, tym logo powinna być oznaczana i oznaczanie tym logo jest obowiązkowe. Znajdują się w obrocie jeszcze produkty, które były oznaczone przed tą datą 1 lipca 2010 roku. To jest logo, które poprzednio obowiązywało, ale do wyczerpania zapasów, czyli produktów, które były nim oznaczane, może być w dalszym ciągu stosowane i możecie się państwo z takim unijnym logo rolnictwa ekologicznego również spotkać. Jeśli chodzi o dalsze informacje, które na tym logo muszą być oznaczone, to tam jest na przykładzie, tego nie będzie widać dokładnie, proszę niżej, bo tam jest kasza jęczmienna, wyprodukowana w Polsce, certyfikowana przez, jak widzicie, bio, może nie tak dokładnie widać, ale niemiecką jednostkę certyfikującą, oznaczona tym zielonym listkiem już i tam jest taki numer PL Eco 999. Co on oznacza? PL, czyli pierwsze literki oznaczają państwo po prostu, w którym ten produkt został, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność, ten, który ten produkt wyprodukował. Eko jest sformułowaniem określającym ekologiczność tego produktu, ale może być również bio, oko, org, w zależności od kraju. Ten numer na końcu jest numerem referencyjnym nadawanym jednostkom przez właściwy organ państwa członkowskiego w Polsce przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak mówiłem, to rolnictwo nadzoruje cały proces certyfikacji ekologicznej, także te numery powinny być zawarte. Pamiętajmy o tym, że kupując taki produkt musi być nazwa jednostki certyfikującej, numer tej jednostki, jak również numer certyfikatu przyznanego producentowi. Jeżeli to zapamiętacie i ten zielony listek, to na pewno wystarczy. Dziękuję bardzo. A co jeśli jakiś produkt jest oznakowany tymi znakami?
i nie spełnia warunków, które mają... Wtedy są nakładane wysokie kary, zarówno z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wtedy, jeżeli będziemy mówili o złej jakości, to te kary są duże, one sięgają 200% kwoty, którą można by osiągnąć ze sprzedaży tej partii towaru, która została złej jakości, która została wyprodukowana, ale jeśli mielibyśmy do czynienia z zafałszowaniem, to kary już są tutaj dużo wyższe, nawet teoretycznie mogą sięgać do 10% obrotu firmy za poprzedni rok. Także tutaj mamy jakby dwa podejścia. Albo jest to pogorszona jakość, albo jest to zafałszowanie i wtedy kary są trochę inne, ale proszę mi wierzyć, że te kary są wysokie. Jak również, tak jak mówiłem wcześniej, za posługiwanie się tego typu logo, czy w ogóle nazwami odnoszącymi się do ekologii, nawet bez logo, produktów, które nie mają żadnych certyfikatów i nie spełniają tych wymagań jakościowych, wtedy kary są również bardzo wysokie. Te kary nakłada w zależności od tego, gdzie zostanie nieprawidłowość wykryta. W detalu my nakładamy, czyli inspekcja handlowa i w hurcie również u producenta nakłada inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Działamy we współpracy i zawsze przy okazji wykrycia nieprawidłowości przekazujemy sobie informacje. Także ten system działa w miarę nieźle. Wydaje mi się, że dość szczerze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z publiczności ma ochotę zabrać głos? Jeśli można pytanie. Chciałbym też do pana z inspekcji handlowej. Jak nasze województwo świętokrzyskie wypada w kontrolach na tle innych województw? Czy województwo świętokrzyskie może się pochwalić dobrymi praktykami przedsiębiorców, czy raczej ma się czego wstydzić? Tak jak powiedziałem, my nie kontrolujemy bezpośrednio przedsiębiorców. Inspekcja jakości handlowej kontroluje. Wydaje się, że sytuacja nie odbiega specjalnie od średniej krajowej, z tym, że ponieważ jesteśmy dość ekologicznym terenem, oprócz tych zanieczyszczeń spowodowanych przez kopalnie i ten tak zwany biały zanieczyszczenia, jest sporo producentów i nie wydaje mi się, że było więcej nieprawidłowości gdzie indziej. Tego typu nieprawidłowości są wykrywane wszędzie, nie tylko w Polsce. Jak poczytacie państwo sobie trochę w internecie, w prasie, okaże się, że nawet w tak kraju rozwiniętym jak Niemcy dochodzi często do zafałszowań, do różnych nieprawidłowości. I to jest wszędzie z mocy prawa bardzo poważnie ścigane. Jeśli chodzi o nasze województwo, na pewno nie odbiegamy tutaj na niekorzyść, a jak przedstawiono tutaj na wstępie, to ilość produktów ekologicznych jest dość duża. Oczywiście rynek, jeśli chodzi o sklepy, jest mniejszy, ponieważ jesteśmy stosunkowo ubogim województwem, tak? Jeśli chodzi o dochody, a pamiętajmy o tym, że w dalszym ciągu w Polsce, jeśli chodzi o popyt na dany produkt, to najważniejszym kryterium wyboru jest jednak cena. Produkty ekologiczne muszą być droższe. Ale żeby obniżyć ich cenę, to rozwiązałoby to pana zdaniem zwiększenie popytu? Oczywiście. Oczywiście, dlatego że proszę, młodzi ludzie może tego nie pamiętają, czy nie obserwują w czasie tego zjawiska, ale w momencie, kiedy wchodziły produkty ekologiczne, tak określone, certyfikowane, to widełki czy nożyce między cenami produktów tych normalnie produkowanych, a tych z certyfikatami były bardzo duże i one się zmniejszają. To widać, że się zmniejszają i na pewno wpływają na to, że więcej osób po prostu kupi tego typu produkty. Także tu taka zależność wydaje się istnieje. A jeszcze takie pytanie też dla mnie ważne jako dla polityka, bo często się dyskutuje w Parlamencie Europejskim szczególnie w ten sposób, że niektórzy mówią, że najważniejszą sprawą, czy jednym z najważniejszych punktów rozwoju polskiego rolnictwa mogłoby być właśnie postawienie na rolnictwo ekologiczne. No to wynika ze struktury polskiego rolnictwa, które jest stosunkowo rozdrobnione, to już nie są tylko małe gospodarstwa, no ale jest dużo gospodarstw małych i rodzinnych, czyli nawet większych, ale no takich, które prowadzi jedna rodzina, czyli nawet mających kilkadziesiąt czy 100 hektarów, ale które prowadzi jedna rodzina. No i jest taka teza, że to mogłaby być szansa dla polskiego rolnictwa w takiej dużej skali, prawda, że to byłaby nasza specjalność. Jak z pana doświadczenia to wynika? Czy pan uważa, że faktycznie poprzez jakieś zabiegi systemowe można by spowodować, że to byłoby no nie tylko właśnie 10 sklepów w Kielcach, ale polskie rolnictwo ekologiczne, nie wiem, zaopatrywałoby sieć sklepów w Hamburgu, powiedzmy?
Ja nie zajmuję się generalnie rolnictwem. Moja instytucja, którą kieruję, również nie zajmuje się rolnictwem, także nie chciałbym odpowiadać bezpośrednio na to pytanie. Wydaje mi się, że jeżeli traktowalibyśmy tę nadzieję na rolnictwo ekologiczne w skali makro, to oczywiście musi być odpowiednia polityka, czyli wsparcie państwa dla tego typu produkcji. To się wydaje naturalne po prostu. Czy jest nadzieją i przyszłością? Być może, ale no, kontrola musi być, kontrola tego typu produktów i kontrola w ogóle produktów rolnych musi być bardzo ścisła. Jest zbyt dużo nieprawidłowości w ogóle w Europie, które wykrywa się i my na tym polu powinniśmy być czyści i wtedy będziemy wzbudzać zaufanie jakby do naszych produktów. I tyle mogę powiedzieć. No, to co ostatnio się działo, niekoniecznie na to wpływa. Pamiętajmy o tym, że to jest rynek. Na tym rynku dochodzi do walki producentów z różnych krajów Unii Europejskiej i no, chwyty stosowane no, są po prostu bardzo, bardzo różne. Czyli każda nieprawidłowość będzie zawsze bardzo mocno nagłaśniana, ale na pewno do nieprawidłowości nie powinno dochodzić. Dziękuję. Ja mam pytanie jeszcze do pana Kowala. Czy nie uważa pan, że w polskich szkołach, na przykład podstawówkach, na stołówkach powinno być więcej ekoproduktów? Jak państwo wiecie, pewnie jest teraz taki duży ruch, który zaczął się w Polsce, w Wielkopolsce, ale on już objął wiele szkół w Polsce. Zauważyłem, że w Warszawie już w każdej szkole praktycznie istnieje jakaś grupa rodziców, która zajmuje się tym, żeby jak najwięcej dzieciom dostarczyć zdrowej żywności. To dotyczy zarówno stołówki, jak i sklepiku szkolnego, gdzie dzieci no, mają jakiś wybór, prawda? Problemów jest kilka, dlatego że po pierwsze ta żywność, która ma mniej walorów ekologicznych, jest często tańsza. Po drugie, te rzeczy, które dzieci lubią, zazwyczaj, czy bardzo często, jak obserwuję po swoich dzieciach, nie są zbyt zdrowe. No ale rodzice chcą, żeby mieć kontrolę nad tym, co ich dzieci jedzą, czyli jakiego rodzaju jedzą słodycze, czekolady, chipsy ziemniaczane i inne takie rzeczy. A też co jest podawane na stołówce, ponieważ bardzo wiele stołówek przechodzi z systemu, w którym była kuchnia, nad którą szkoła miała kontrolę, czyli szkoła kupowała zakupy czy na targu, czy u rolnika i z tego coś tam przygotowywała, na system, w którym dowozi się do szkoły zamówione już gotowe posiłki w jakichś tam plastikowych opakowaniach, prawda? Ten temat staje się dużym tematem. Wiem, że w parlamencie już jest w Polsce specjalna ustawa, która by trochę ograniczała dopływ złej żywności, żywności nieekologicznej, żywności, która źle wpływa na zdrowie dzieci. Choć oczywiście to nie jest proste, ale z drugiej strony my myślimy tylko rolnictwo ekologiczne, bo przez pryzmat rzeczy, które u nas rosną, które u nas możemy kupić, czyli nie wiem, papryka, czosnek, rzeczy, z których można zrobić zupę, czy drugie danie, czy przygotować kanapki, ale zwracam uwagę, że jeżeli pomyślimy w skali całej Europy, to jest nawet czekolada ekologiczna, którą się wyrabia w inny nieco sposób niż takie czekoladki, które dzieci uwielbiają, czyli przy zwiększonym popycie można nieco obniżyć cenę i gdyby do tej sprawy podejść na poważnie, a to jest sprawa poważna, bo dotyczy zdrowia dzieci, jeśli chodzi o szkoły, można by osiągnąć taki efekt, że po kilku latach w miejsce nawet ulubionych przez dzieci produktów, nie wiem, jakichś żelek, wchodzą żelki ekologiczne, bo są takie. No ale to nie jest takie proste, to wymaga chyba jednak faktycznie interwencji takiej, żeby rodzice byli pewni, że ich dzieci w szkole, czy na obiad, czy za te kilka złotych, które dostają do kieszeni w sklepiku, mieli dostarczane zdrowe produkty, ekologiczne produkty, pewne produkty. Ja bym jeszcze chciała panią Miolantę zapytać, jakby pani miała nam teraz tak powiedzieć, takie najbardziej prosperujące ekologiczne gospodarstwa, jakie by pani wymieniła? Znaczy z nazwiska i z imienia. Znaczy, no może gdzie się znajdują, o tak. Gdzie się znajdują. Znaczy, jeżeli chodzi o nasz tutaj powiat kielecki, jest to zróżnicowane. Na przykład Bieliny, Bodzentyn, częściowo gmina Górno. Jest to jakby zagłębie głównie na przykład truskawki ekologicznej. Jeżeli chodzi o warzywa ekologiczne, bardziej ona rozwinięta jest ta gałąź w gminie na przykład Pińczów. U nas jednak w tym powiecie kieleckim są to takie warzywa, takie na swój własny, że tak powiem, wewnętrzny użytek, prawda? Niekoniecznie już takie rozdysponowane
skierowane do większej sieci sprzedaży, ale głównie na przykład truskawka ekologiczna, malina ekologiczna. No dużo gospodarstw znajduje się u nas w gminie Daleszyce, gdzie są na przykład zioła ekologiczne produkowane, malina, truskawka ekologiczna, w gminie Górno, w gminie Bieliny, no w gminie Bodzenty, gdzie są też gospodarstwa, które oprócz działalności ekologicznej prowadzą również działalność agroturystyczną, a więc zapraszają do wypoczynku i jednocześnie serwują żywność typowo z gospodarstw ekologicznych, certyfikowanych przez jednostki certyfikujące. Dziękujemy bardzo. Jeśli można, proszę bardzo. Pani wojewoda świętokrzyska organizowała taki konkurs produktów przyjaznych dla serca. I no, były zgłaszane produkty, jednym z kryteriów była dostępność tego typu produktów. I byłem w jury tego konkursu. Między innymi wybraliśmy sok z malin produkowany ekologicznie w sposób naturalny, mimo tego, że był w bardzo ograniczonym terenie rozprowadzany przez takie nieduże gospodarstwo rolne, to jednak podjęliśmy decyzję, żeby nagrodzić ten produkt ze względu na to, żeby właśnie wspierać tego typu wysokiej jakości produkty ekologiczne, produkty przyjazne dla serca. Także musimy pamiętać o tym, że często te produkty u nas są na niedużą, ekologiczne oczywiście, produkowane są na niedużą skalę. Ale do jednej rzeczy chciałbym was jeszcze wszystkich państwa zachęcić tutaj. Do czytania opisów produktów, żebyśmy wiedzieli, co kupujemy tak naprawdę i bez względu na to, czy kupujemy żywność ekologiczną, czy kupujemy żywność normalną, że tak powiem w kawyczkach, to pamiętajmy, żeby czytać opis produktu, żebyśmy wiedzieli, jak kupujemy wędlinę, ile tam jest mięsa tak naprawdę. A tutaj są bardzo ładne słoiki miodu i proszę przejść do jakiegokolwiek sklepu i zobaczycie, że większość miodów to są miody, które są opisane jako miody z krajów spoza Unii Europejskiej, no czytaj głównie Chiny, albo na przykład mieszanka miodów z krajów Unii i krajów spoza Unii, czytaj, no w większym stopniu mogą być to mieszanki miodów chińskich i bardzo mało na półkach miodów polskich, z których jesteśmy znani jako producenci. Cena miodu polskiego będzie na pewno trochę wyższa, ale jakość tego miodu jest nieporównywalna. Jest taki jeden produkt, również mówiliśmy tutaj, że jesteśmy w Świętokrzyskim takim producentem tego polskiego czosnku, do którego jedzenia wszystkich zachęcamy, bo jest zdrowy. Europa jest zalewana czosnkiem chińskim, który w ogóle inaczej smakuje, inaczej wygląda. Jest to zupełnie inny produkt. Te działania mają charakter czasem nielegalny, o tym słyszymy w mediach. Także zachęcałbym do czytania kraju pochodzenia, jeśli kupujemy produkty i dokładnego opisu tego, co ten produkt zawiera. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Podsumowując nasze spotkanie, dzięki naszym gościom dowiedzieliśmy się, jak oznakowane są produkty eko, jakie pomysły można zastosować, aby mieszkańcy naszej małej ojczyzny kupowali produkty od lokalnych ekoproducentów. Na zakończenie chcielibyśmy podziękować ludziom, bez których by się ta debata nie udała. Dziękujemy dyrektorowi Wojewódzkiemu Domu Kultury, panu Jarosławowi Machnickiemu. Nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Dziękujemy naszemu panelowi dyskusyjnemu, pani Jolancie Lachowskiej, panu Pawłowi Kowalowi, panu Mariuszowi Burchartowi. Spotkanie dla państwa poprowadzili Paweł Skowroński i Wiktoria Zagórska-Strzelec. Dziękujemy za uwagę. Dziewczyny tutaj dla państwa rozdadzą prezenty, niespodzianki. Я считаю, что это друга подпись.